Gmina jest bardzo biednym właścicielem. To jest raptem 10% substancji mieszkaniowej na terenie gminy, to co my posiadamy. No być może, no bo ja się zgadzam, że może pan myśleć takie zdanie. To mówię, że w kontekście wiedzy, ile jest budynków i oddanych mieszkań na terenie gminy, gmina 10% ma swojej własności. Panie burmistrzu, różnicowanie jest możliwe, mamy to w obecnej uchwale i dopóki nie spróbujemy tych mieszkań sprzedawać, to nie będziemy takiej wiedzy mieć. A nie wiem, dlaczego pan burmistrz, pan dyrektor też, właśnie pan burmistrz, bardzo się broni przed sprzedażą mieszkań. Uważam, że wniosek złożony, to znaczy jeszcze nie złożony wniosek pana Wojskiego, podobny wniosek padł na poprzedniej sesji, gdzie rozmawialiśmy o ZGM-ie, jest bardzo zasadny i powinniśmy jako Rada spróbować przyjrzeć się uchwale dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych i spróbować coś przy niej zmienić, coś w niej zmienić, aby zachęcić najemców do wykupu. Krótko, ale bardzo krótko, pan również bardzo dużo mówi. Bo jest trudno, jest ważny temat, więc trzeba dużo powiedzieć na wstęp. Panie przewodniczący, ja nie bronię się przed sprzedażą. Proszę bardzo, żeby ludzie się poważni. Tylko zwracam uwagę, że w tej uchwale, którą mamy, promujemy tych, którzy w całości, czyli jeżeli wszyscy kupują, to kupują za mniejsze pieniądze. A jeżeli kupują pojedynczo, to kupują za większe. A teraz chcemy odwrócić te proporcje, czyli chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że jak jest, nie wiem, 5 lokali mieszkalnych, to każdy mówi, ja będę czekał na koniec, jak będę ostatni, to najtaniej to kupię, no nie? Ci, co mieli kupić, to już kupili, a teraz musimy zachęcić tych, którzy nie mieli zamiaru kupić, żeby kupić. Życzę powodzenia wszystkim. Proszę Państwa, myślę, że czas przechodzi do składania ewentualnych wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć jakieś wnioski? Nie widzę, wobec tego zamykam punkt drugi i ogłaszam 10 minut.